Nie, twoja krowa nie może pić do mojego ziomka. Pod starym Wawelem przygód Bezliku to tytuł zabawnego przedstawienia, które najmłodsi bolesławianie obejrzeli w miejskiej bibliotece. Jest to na nowo napisana legenda o smoku wawelskim i szewczyku Skubie. Przedstawienie jest pełną humoru opowieścią o tym, że każdemu, nawet bardzo złemu, należy dać drugą szansę. Nie brakuje w nim zabawnych i żywych dialogów oraz barwnych postaci. Teraz dzieci się nie zgłaszają, a ty wybierasz sobie jedną panią, która zostanie księżniczką. Pani Karolina! Ty przyjdzie rycerz i on będzie chciał wybrać sobie księżniczkę, to ty musisz pokazać, że pani Karolina się sama zgłosiła, dobra? Dobra. I jak to będzie rycerz, który będzie chciał panią Karolinę, to ty przekonasz panią Karolinę, żeby poszła z rycerzem, dobra? Zgadzasz się? Pani Karolina się zgadza, dziękujemy. Atrakcyjna fabuła i zaskakujące zwroty akcji to atuty spektaklu. Przygotowywane przez krakowski Teatr Maska przedstawienia dla dzieci oparte są na humorystycznych scenkach, które powodują, że przez blisko godzinę dzieciom trudno jest oderwać wzrok od aktorów. Co to ma być? Smoka próbowało pokonać wielu dzielnych rycerzy. Czy smok pękł, jak to jest w legendzie, czy też obeszło się bez ofiar? Odpowiedź na to pytanie znają ci, którzy mieli szansę uczestniczyć w przedstawieniu, bo jest to jeden z tych spektakli, w którym publiczność ma szansę wcielić się w rolę bohaterów.